Witajcie, witajcie. No, miało być, co to dziś zrobimy? Dziś zrobimy kombinację niedzielnego vloga i ciekawostek. Problem, jaki mam, to jest problem czasu oczywiście, bo no nie da się wszystkiego zrobić. Generalnie rzecz biorąc, gdzie ja jadę? Co ja robię? Generalnie rzecz biorąc, to no w niedzielę zazwyczaj nagrywam komentarz do katechizmu albo niedzielny vlog, a tu też ciekawostki trzeba by posklejać, bo już mam, ciągle sklejamy ciekawostki gdzieś tam z początku czerwca, a mamy już prawie że początek września, więc i tak większość moich nagrań pójdzie do zakładki na później, na emeryturze, wrócimy tam na emeryturze. No ale zacząłem jakieś ciekawostki sklejać, zrobiłem z 10 minut. Częściowo są to rzeczy sprzed paru miesięcy, ale też jest jakiś fragment wczoraj, bo akurat wczoraj jak jechałem do pracy, była sobota rano, czyli no prawie że piątek wieczór, znaczy jechałem koło tam drugiej rano chyba, trzeciej rano. Więc to taka pora, że jeszcze niektórzy wracają z imprez. No i jechało takie Camaro i prawie że wjechał pode mnie, więc zwolniłem, trochę się bałem go wyprzedzić, znaczy no mogłem go wyprzedzić, ale tam są cztery pasy, więc mogłem go daleko objechać, ale sobie myślę, no chłop wjedzie w kogoś i albo siebie zabije, albo kogoś zabije. Na dodatek jak się skończą te cztery pasy i zaczną się dwa, albo jeszcze później jak zjedzie z autostrady i będzie jechał zwykłą drogą, no to na czołówkę wjedzie w kogoś i się stanie nieszczęście, więc zadzwoniłem na policję i przez 15 minut jechałem za nim. On na tych czterech pasach był i na prawym, i na lewym, i troszkę zygzakiem. Zresztą no zobaczycie na ciekawostkach za chwilkę. Po 15 minutach się zjawiła policja i ściągnęli go na bok, no i mam nadzieję, że trafił do Izby Wytrzeźwienia, prawo jazdy mu zabrali za to. To już problem policji, nie mój, ja już mam czyste sumienie. Ale przy okazji też nagrałem moją rozmowę, jak rozmawiałem z numerem 911. To nie jest numer dealera Porsche, to jest nasz numer awaryjny w Ameryce. Jak się pali, jak chorujemy, albo jak potrzebujemy policję, to dzwonimy nie na 112, tak? 112 jest w Polsce chyba, tylko na 911. No i potem jak się słuchałem, no to oczywiście się łapię za głowę, jaki ten facet ma piękny polski akcent. A mówię to też a propos tego, że ile razy nagram siebie mówiącego po angielsku, to oczywiście są komentarze wybitnych językoznawców, którzy oglądają moje filmy. Ty, chłop, tyle lat mieszkasz w Ameryce i tak źle mówisz po angielsku. Więc też dzisiejszy vlog będzie trochę a propos tego, co to znaczy mówić źle czy dobrze po angielsku, czy w jakimkolwiek innym języku. Przede wszystkim, do czego służy język? No, język służy do komunikowania się. Język, zadanie języka jest takie, że trzeba się porozumieć z kimś. I jeżeli osiągamy ten cel, no to język spełnił swoje zadanie, prawda? Czy dobrze jest mówić tak jak native speaker, czyli ktoś, kto się urodził tutaj na miejscu? No pewno, że dobrze jest. Czy jest to do zrobienia? No jest to do zrobienia, jeżeli się człowiek uczył języka przed ukończeniem tam 14 roku życia. Potem już zachodzą takie zmiany w mózgu, że praktycznie jest to niemożliwe albo bardzo, bardzo trudne, a im później człowiek przyjechał, tym trudniejsze. Ja przyjechałem do Stanów mając 24 lata i pół, więc już mówienie tak jak natives nie wchodziło w ogóle w grę. Natomiast oczywiście można mówić lepiej, znaczy z lepszym akcentem.
Moja żona mówi z lepszym akcentem, a przyjechała tu w tym samym wieku co ja. Ale moja żona skończyła tutaj studia. Pracowała tutaj najpierw w stacji telewizyjnej, a potem w szpitalu, gdzie bez przerwy musiała mówić po angielsku i bez przerwy była otoczona Amerykanami. Ja natomiast od początku, po 2 miesiącach od przyjazdu tutaj, zacząłem jeździć ciężarówką. No i tak się zastanówcie, ile okazji do mówienia ma kierowca ciężarówki. To, że ja tu mieszkam 40 lat, a w domu oczywiście mówimy po polsku, więc wcale tak dużo okazji do czynnego używania języka nie ma. Jest trochę więcej do biernego, do osłuchania się, do słuchania audiobooków, audycji radiowych, no ale akcent nie ma nic wspólnego ze znajomością języka. A dowodem na to jest choćby, nie wiem czy znacie taką osobę, jest taki pan, co się nazywa Czesław Miłosz. Pan Czesław Miłosz, oprócz wszystkich innych osiągnięć, typu Nagroda Literacka Nobla, był też wykładowcą na prestiżowym kalifornijskim uniwersytecie, gdzie wykładał literaturę. Był tłumaczem literatury polskiej na angielską i angielskiej na polską. Więc możemy przyjąć, że pan Miłosz no, znał język angielski jak mało który Amerykanin. Ja tu na końcu tego filmu zamieszczę link do wywiadu po angielsku z panem Miłoszem. No gdyby pani Arlena zobaczyła ten wywiad, to by sobie wszystkie włosy powyrywała z głowy z rozpaczy, myślę. No bo pan Miłosz mówi z okropnym akcentem. Naprawdę mówi z okropnym akcentem. Ale to nie znaczy, że mówi źle, to nie znaczy, że mówi głupio, mówi bardzo mądrze, to jest bardzo mądry facet. Mówi bardzo dobrze i no ale ma okropny akcent. Stany Zjednoczone są w ogóle takim krajem, gdzie są ludzie z całego świata. W tej chwili jedziemy z kościoła, z katedry świętego Patryka w Charlotte, gdzie proboszcz to jest rodowity Amerykanin, ale wikary jest z północnej Afryki. I jak wikary mówi kazanie, to ja nie mam pojęcia, o czym on mówi. Zresztą nie tylko ja, bo ludzie ziewają, czytają biuletyn, odmawiają różaniec, albo mają taką skupioną minę i taką zdziwioną, że widać po ludziach, że generalnie rzecz biorąc, to nikt go nie rozumie. A mówi po angielsku. I dla niego angielski to jest native language. No, w tej Afryce, w tej... Ja nie wiem, skąd on jest, z Liberii, zdaje się. Tam się mówi po angielsku od dziecka. Tylko się mówi, no, zupełnie inaczej. Drugi przykład to jest ksiądz w mojej parafii. Moja parafia świętego Mateusza, tam mamy księdza Hindusa. Jak Hindusi mówią, no to tak mówią, że nazwano to wręcz innym językiem. Hinglish. Hinglish. To jest English, tylko wymawiany po hindusku. Naprawdę jest trudny do zrozumienia. I tak samo mam olbrzymie problemy, żeby zrozumieć, co mówi do mnie wikary w naszej parafii. A w samej Ameryce jest taki film, Mój kuzyn Vinny. Nie wiem, czy widzieliście. Bardzo dobra komedia. Aktorka grająca drugoplanową rolę narzeczoną Vinny'ego. Dostała zresztą Oscara za swoją rolę. Jest to komedia, ale komedia, której komizm w wielu miejscach polega na niezrozumieniu Nowojorczyków, którzy przyjechali gdzieś tam do Alabamy i rozmawiają z ludźmi z Alabamy. No, niby Nowy Jork i Alabama są w Stanach Zjednoczonych, ale to są jakby dwa różne światy. A wymowa jest zupełnie inna. Więc po prostu uczyć się dobrej wymowy warto. Warto zaglądać na takie kanały jak kanał pani Arleny Witt, z którą się nie zgadzam, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Natomiast bardzo ładnie ona tłumaczy, jak należy wymawiać niektóre słowa. Oczywiście pamiętając, że no, to ciągle nie jest native speaker.
Nam się może wydawać, że pani Arlena wymawia wszystko perfekcyjnie, ale już moim dzieciom niezupełnie. Niekoniecznie. Moje dzieci, jak je usłyszały, od razu powiedziały, że to jest Polka. One od razu tam słyszą polski akcent. Ale jest też Dave z Ameryki. Dave z Ameryki ostatnio nakręcał: wy źle mówicie, źle wymawiacie to słowo. To słowo się nie wymawia tak, tylko tak. Po czym mówi dwa razy i ja jak go słucham, to dwa razy mówi to samo. To jak my źle wymawiamy, mówi tak samo jak to, jak on dobrze wymawia. No bo to jest różnica właśnie między native speaker a nie. Dave tam słyszy różnicę, ja niekoniecznie. Oczywiście innym zagadnieniem jest błędna wymowa. Inny akcent to nie jest jeszcze błędna wymowa. Natomiast błędna wymowa, no to jest ten wehikuł na przykład, którym no, całkiem niedawno mnie ktoś poprawiał, że nie mówi się wehikuł tak, jak to mówi wiele osób, nawet niestety chyba na kanale Powagowani usłyszałem ten wehikuł. To nie jest wehikuł, to jest wiekul. No czy to wiekul to nie jest też poprawna, z poprawnym akcentem wymowa, no ale jest to bardziej wiekul niż wehikul. Poza tym czasem z wymową są tak dziwne zasady, na przykład miasto Houston z Teksasu się wymawia Houston, ulica Houston w Nowym Jorku się wymawia Houston Street. No ale Houston Street i Houston, City of Houston i Houston Street pisze się dokładnie tak samo. Czemu jedno się wymawia Houston, drugie Houston? Nikt tego nie wie. No może ktoś wie, ja nie. Albo takie miasteczko w Massachusetts bodajże, które się pisze Worcester, a czyta się Worcester. Czemu tego się nie czyta na przykład Worcester, tylko Worcester? No, ale angielska język, trudna język. Więc nie przejmujcie się, panowie. Jeżeli ktoś uczy się obcego języka, pamiętajcie, że najważniejsze jest, żeby być zrozumiałym. Więc jeżeli tylko nas ktoś rozumie, to już mamy sukces. A jeżeli my też rozumiemy tą drugą osobę, no to już w ogóle możemy się dogadać. Zazwyczaj. Czasami nawet i po polsku nie możemy się z drugą osobą dogadać, ale to jest zupełnie inne zagadnienie. To tyle tytułem wstępu a propos akcentów i znajomości języków. Chciałem jeszcze wspomnieć, że w przyszłym tygodniu, czyli no na początku września, który jest dzisiaj 29, 30 od 31 sierpnia do... Przez następny tydzień będę bardzo pracowity, bo mamy święto w najbliższy poniedziałek za tydzień. W związku z czym mamy więcej pracy. I w związku z tym mamy obowiązkowy dzień do przyjścia, trzeba przyjść do pracy. Dodatkowo mnie wyznaczyli czwartek. Czyli live'y będą z ciężarówki najprawdopodobniej poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Piątek wolne, w sobotę znowu do pracy. Niedziela wolne, poniedziałek znowu do pracy. W przyszłym tygodniu z kolei, czyli za... O, jaki piękny przejechał Chrysler. Troszkę młodszy od naszego pewnie. Jakiś 55 na oko. Skrzydła już miał większe. W przyszłym tygodniu, czyli koło 11 września, będzie Charlotte Auto Fair. Czyli zlot klasyków Charlotte, no taka tandeta, gdzie można części kupić. Postaram się tam wybrać w piątek za 10 dni, nagrać filmik. Znowu nie wiem, kiedy mi się ten filmik da posklejać oczywiście, ale no, filmiki ze starych wystaw Charlotte Auto Fair są na naszym kanale. Są na playliście z klasykami, więc możecie je znaleźć, albo wpiszecie Charlotte Auto Fair, to znajdziecie. Do Polski ciągle się wybieram 15 na 3 tygodnie, czyli do 5 października, od 15 września do 5 października. Jakieś tam spotkanie się zorganizuje w Krakowie. Być może się zorganizuje jakieś spotkania jeszcze gdzie indziej, ale na razie nic nie planuję z dwóch powodów. Raz, że po prostu nie wiem,
a po drugie sytuacja covidowa w Ameryce jest mało ciekawa. Jak patrzyłem wczoraj czy przedwczoraj, 170 tysięcy zachorowań dziennie w Ameryce. Co straszne ilości, to idzie tutaj pionowo do góry. Prawdę mówiąc, mamy tutaj tą czwartą falę, czy którąś, już w pełnym rozkwicie. Więc ja wiem, że w Polsce jest dużo, bo jest 200, no ale procentowo w stosunku do ilości ludzi, to gdyby w Polsce było, ja wiem, te 15-20 tysięcy zachorowań dziennie, to by było tyle, ile teraz mamy w Stanach. Więc no naprawdę nie wiem, czy co będzie, jak przyjadę, jak będę chciał wylecieć 15. To jest ciągle 2,5 tygodnia. Jak ta choroba się będzie tak rozwijała, nie wiadomo, czy Europa nie zamknie granic przed Ameryką, skoro i tak Ameryka zamknęła przed Europą. Jestem oczywiście zaszczepiony, więc jeżeli warunkiem przyjazdu będzie ważne szczepienia, no to jestem dwa razy ukuty. Ale nie jestem pewien, czy właśnie nie zamknął jednak tych granic w ciągu najbliższych 2 tygodni. Co do kamperka, to jak już większość z Was wie, z elektrykiem się nie dogadałem. Okazało się, że wstępne rozmowy były zupełnie inne, inna cena, inne plany, po czym pojechałem podpisać kosztorys i zgodę na pracę i okazało się, że robocizna urosła o 150%, czyli 2,5 raza tego, co mówił początkowo. Z 3000 na 7500 się podniósł. Plus koncepcję całkowicie zmienił i zupełnie wszystko inaczej chciał zrobić. No i powiedziałem, niestety, proszę pana, ale nie o to mi chodzi, żegnam, biorę auto do siebie i będę sobie sam robił elektrykę, w związku z czym możecie się spodziewać ciekawych filmów. Mam nadzieję, że nie będą zbyt ciekawe. To znaczy, mam nadzieję, że to nie będą filmy typu jak spalić nowego vana za 50 tysięcy dolarów. Natomiast no, nie jestem wcale pewien, co z tego wyjdzie, więc miejmy nadzieję, że uda mi się to rozkminić i ogarnąć. Jest nowa stronka internetowa, którą tutaj też zareklamuję od razu. Ta stronka się nazywa ewangel.pl przez V. Ewangel, no bo Ewangel to ja oczywiście, no i mój van ma taką rejestrację. Ewangel, wiadomo dlaczego, no bo van, bo Angel, no to oczywiście moja żona jest. E, bo elektryczny, to znaczy no spalinowy, ale w środku będzie cały elektryczny. Więc będzie ta, no a w ogóle Evangel to jest staroangielskie słowo oznaczające i Ewangelię, i ewangelizatorów. No więc Ewangel.pl przez V, to będzie adres, który Was zaprowadzi prosto do wątku o naszym vanie na stronie karawanik.pl. Więc jeżeli ktoś z Was jest tutaj elektrykiem, albo się zna na tym, albo chciałby coś poradzić, nawet jak się nie zna, albo nawet jak nie wie, co mówi, ale powie i tak, to zapraszam Was wszystkich do tamtego wątku, żebyście się podzielili swoimi uwagami i radami. Będzie mi bardzo miło. Nie wiem, wskaźnik paliwa już jest poniżej zera, nie wiem, czy to coś znaczy. Nie wiem, czy to coś znaczy, czy... No ale to auto dużo pali, to jak wyjeździmy całą benzynę i będziemy jeździć, to troszkę koszty się troszkę zwrócą. Więc o czym opowiedziałem? Opowiedziałem o vlogu, opowiedziałem o wyjeździe. Na pewno sobie zapomniałem o czymś, o czym miałem jeszcze opowiadać, ale no jak zapomniałem, no to nie mogę opowiedzieć, więc... Myślę, że na tym skończymy nasz vlog niedzielny. Zapraszam jeszcze raz na transmisję live,
która będzie na moim kanale w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i sobotę, bo jak polecę do Polski, to za 2 tygodnie te live'y się skończą. Zapraszam także oczywiście do subskrybowania mojego kanału i zaznaczenia dzwoneczka, to wtedy będziecie dostawali informacje. Dziękuję bardzo i zapraszam do tych ciekawostek, które mi się udało skleić do tej pory. A my się zobaczymy na trasie jutro. Trzymajcie się, cześć. Niedzielny vlog się skończył i zaczynamy ciekawostki. Zostało nam tutaj z 11 minut filmu. To są stare filmiki sprzed paru miesięcy. Piękny, klasyczny Peterbilt. Patrzcie, jakie ma zasłonki na szybach. Już to pokazywałem nieraz. A tu ciekawe rondo, bo to jest rondo z ruchem dwukierunkowym. Oczywiście ta żółta linia oznacza, ten samochód nie jedzie pod prąd, on jedzie normalnie. No, na tym rondzie to nie jest rondo po prostu, to jest ulica w kształcie koła. Myślę, że to jest dość ciekawe rozwiązanie, bo niby nie wiem, dlaczego tam ronda po prostu nie zrobili. No chyba po to, żeby ludziom komplikować sytuację i no, żeby ludzie zgłupieli. A tutaj na tym filmie chciałem wam pokazać, no między innymi te domki, właśnie tą Amerykę, którą też staram się pokazać od czasu do czasu, ten domek po lewej stronie. W Ameryce nie mieszkają sami milionerzy. Kolejny dom na kołach. Lecimy dalej, tu dojedziemy do miasteczka, w którym będzie normalne rondo, ale wcześniej jeszcze po lewej stronie widzicie osiedle, całe osiedle domków na kołach. Tutaj są chyba do wynajęcia. Myślę, że to jest na zasadzie apartamentów do wynajęcia. Jedziemy z miejsca, z którego ziemniaki zabieramy, niedaleko Warsaw, północna Karolina. Jest to północna Karolina i tu jest właśnie rondo, które już jest normalnym rondem, ma 6 odnóg. Oczywiście ja nie jadę tak szybko, no niektóre rzeczy pokazuję w przyspieszonym tempie. No i w tym miasteczku tu jest limit prędkości 35, czyli 60 km na godzinę i no i po prostu warto pilnować tej prędkości, bo każde takie miasteczko ma swoją policję i oni czasami łapią piratów drogowych, zwłaszcza na takim miejscu. Koniec miasteczka, już by się wydawało Chevy Tahoe policyjny. Że tu już jest, nie ma limitu prędkości, no ale limit jest i policja też jest. Peterbilt 389 klasyczny. Za moment będzie następny chyba klasy, go ile pamiętam, dlatego tak szybko jedziemy, żeby go pokazać. Tutaj mamy kolejnego Peterbilta 389, też z dzienną kabiną. I zwiedzamy sobie tereny nasze północnej Karoliny. Kukurydza, tytoń, orzeszki ziemne i bawełna. Głównie takie uprawy tutaj widać po obu stronach. No tu jest sporo rolniczych terenów i Kenworth W900. A tu ten znak wam chciałem pokazać. Czerwone znaki prostokątne to są znaki ostrzegawcze, które stawia się Nissan Murano. Najbrzydszy SUV na świecie i to kabriolet jeszcze. Ani to, no, ni pies, ni wydra, coś na kształt świta. Stawia się takie znaki właśnie tam, gdzie są jakieś roboty na drodze. Tu wam chciałem, to jest chyba Plymouth Roadrunner. Tak myślę, też z lat 60. samochód. A tu po prawej stronie jest takie miejsce, gdzie można skakać jak ze spadochronu, tylko w tunelu powietrznym. Jest jakby tunel aerodynamiczny, wiatraki, powietrze się unosi do góry w tym środkowym tunelu i wraca tymi bocznymi i można lecieć nigdzie nie lecąc, wisieć w powietrzu. Mercedes Camper Van, ale chyba taki jest zrobiony, ktoś go zrobił, że w ogóle nie wygląda na camper vana, taka coś takiego jak my robimy. Tutaj Nissan NV 3500 czy 2500, najmniej popularny chyba
van w Ameryce, a tu pan policjant stoi i suszy na poboczu. Łapie pan policjant piratów drogowych. Tu wypadek, ktoś wyleciał z drogi. Widzicie, tam z prawej strony mruga awaryjnymi światłami. Tu z kolei nas troszkę inny kamperek wyprzedza na bazie prewosta autokaru. To są z reguły pojazdy, które można wypożyczyć, albo to mają zespoły sportowe. A tutaj piękny Kenworth Cabover K100. No też już ma pewnie dobre 35-40 lat. Nie jest to nowa ciężarówka, pięknie utrzymany. Tu policjant na motorze, też niezbyt częsty widok, ale zdarzają się panowie policjanci na motocyklach. A tu chciałem wam pokazać to, o czym mówiłem wcześniej. Pijany kierowca w tym Camaro. Jechałem sobie spokojnie, on nagle zaczął go znosić tuż przede mną. I no, przez następne 15 minut jechałem za nim. No, nie będę tu całe 15 minut wam pokazywał. Tutaj ta rozmowa moja na 911. Hello, yeah, I can hear you now. I'm on Highway 77 South. There is a Chevy Camaro UCU 454 at 87 mile marker. Looks like he's completely drunk. He's all over the highway, driving maybe 50 miles per hour. It's a Chevy Camaro. It looks like black. He's coming to the exit 85 now, going south on 77. The tag was UCU 454, I think, South Carolina. I'm still behind him. I'm driving 18-wheeler. I am afraid to pass him because he is on shoulder, on left lane. He's a real problem to standing on his own line. So he's going now by the 86 mile mark. My name is Piotr Jaskiernia, Jaskiernia. I dojeżdżamy do miejsca. On tu jest na lewym pasie, na chyba całkiem na lewym z tych czterech, no ale w ogóle jechał 40, miejscami jechał w 60, ale głównie to jechał bardzo wolno. No tutaj zwolnił chyba gdzieś do 40 mil na godzinę. Co na autostradzie, gdzie legalnie wolno 60, czyli wszyscy jadą 70, no to jest niebezpieczne, choćby dlatego, że ktoś by mógł wjechać mu do bagażnika, także no, nie była to bezpieczna sytuacja. Już jest na prawym pasie, no ale już z powrotem go zniosło na lewo. Tu się kończą te pasy cztery, dwa lewe się kończą, a tu po prawej stronie jest radiowóz. Stoi na poboczu radiowóz, mrugnąłem policjantowi, że to o tego chodzi, jakby się sam nie mógł zorientować. No a nasz Reksiu cicho, a nasz pan pijany kierowca nagle sobie przypomniał, że ma migacze w samochodzie i zaczął je używać, raz prawy, raz lewy, no też mu to nie bardzo idzie, no ale już radiowóz mnie wyprzedził. I zaraz będą niebieskie lampki, bo wiecie, zielone jedziemy, żółte szybciej, czerwone jeszcze szybciej. No ale jak się zapalą niebieskie, to trzeba się zatrzymać. Nie ma zmiłuj się, także przynajmniej jeden pijany kierowca został usunięty z drogi, zanim narozrabiał. A my ruszamy dalej w drogę, tu już są, a tutaj opos przeleciał przez drogę.
Jeszcze raz, to jest nagranie z GoPro, które rozjaśniłem programem komputerowym. A tu to samo nagranie z Prido, z tej kamerki polskiej, którą kiedyś reklamowałem tutaj, niedrogiej. Prawdę mówiąc, dużo lepsza jakość z Prido niż z GoPro. Dużo lepiej to widać. Tu ktoś na prostej drodze, trzy pasy w każdą stronę, poszedł jak przecinek po trawie i wylądował na tym pasie. Jak to możliwe? A tu piękny Kenworth W900, no ale widać, że też już swoje przeżył, też już najlepsze lata ma za sobą. Tu Bentley Cabriolet, to jest w Brunswicku w Georgii. Tu z kolei jakiś był wypadek, ale to chyba na rampie, chyba ktoś zjeżdżając z autostrady się wykopyrtnął, bo tam policja blokowała zjazd. Ale noc jest, pani kierowniczko, jest ciemno, no nic nie widać. Ram, Dodge Ram sprzed 40 lat, to są lata 70. i to heavy duty, podwójne koła. A tu jego następca, ten ma sliper jak w ciężarówce, kominy jak w ciemno, bo to jest ciężarówka, ale udaje taką większą, prawdziwą ciężarówkę. Taki postęp przez 40 lat. Jeszcze jeden kamperek na bazie Freightlinera Sentry, ciągnący, nie wiem jak on takie auto ciągnie na holu, no ale ciągnie na holu sztywnym takiego Saturna za sobą. I tutaj jeszcze jeden Kenworthik, patrzcie, ile ma lampek na dachu. Prawo mówi, że 5 musi być, no on chyba ma z 50. I tutaj Zion Roadtrek. Campervan, kiedyś takie campervany, kiedyś, no rok temu, pół roku temu, te Zion Roadtrek były stosunkowo bardzo tanie. Je można było kupić no, za 80 tysięcy dolarów w tych granicach. A teraz sprawdzałem ceny, jak ten film skleiłem. Okazuje się, że 135 tysięcy, 140 tysięcy, tak niesamowicie poszły ceny. Moda na kampery się zrobiła. I niesamowicie poszła cena kamperów w górę. Także bardzo się cieszę, że my mamy naszego i zaczęliśmy robić, bo nawet jak nasz nas będzie kosztował 100 tysięcy, to się okaże, że ciągle jeszcze zaoszczędziliśmy w porównaniu do kupowania takiego, który i tak byśmy takiego nie chcieli, zwłaszcza na bazie RAM. A ja na koniec jeszcze powiem tyle, że sobie przypomniałem to, co sobie zapomniałem we vlogu wcześniej, co wam chciałem powiedzieć. Będzie test kamerki VIOFO. Najnowszą kamerkę VIOFO mam dostać do testowania. Podobno już jest wysłana. Możemy nawet sprawdzić, co nam tutaj przysłali producenci tej kamerki. Proszę, tutaj jest moja poczta. VIOFO, Joyce VIOFO napisał: Hello Piotr, tracking number is taki DHL-owy. To jest fajna kamerka, bo to jest taka kamerka, co filmuje i z przodu, i z tyłu, i z boku, i w ogóle. No, Prido też jest fajna, no ale Prido to jest taka bazowa, podstawowa, a VIOFO to jest porządna firma. Tyle, zapraszam jutro na live'a. Mam nadzieję, ja tak zapraszam jutro na live'a, bo mam nadzieję, że ja skończę ten film dzisiaj, a jest 11. No, mam nie za wiele czasu, to parę godzin pracy mnie czeka, żeby to posklejać, no ale postaram się. Jak to zobaczycie dzisiaj wieczór albo w poniedziałek rano, to znaczy, że mi się udało. Do zobaczenia w trasie. Bye.